Pojedynek z Carlosem. Dosyć, zgłodniałem, idę do domu. Adesso voglio andare a casa. Hop, hop, hop. A więc, tutaj są. Tak wygląda. Nie ma nikogo? Pewnie trenują w górach. Zaprosiła nas tu pewna staruszka. Mamy jej pomóc zaopiekować się studentami, którzy tu mieszkają. Dobrze. W tej kuchni jest bardzo czysto i porządnie. Zauważyłam to, ale widzę coś jeszcze. Wspaniałe są te smażone krewetki. Zachowuj się jak dama. Gdzieś je już chyba widziałem. Ja chyba też. Nareszcie jestem w domu. Przyjechałyśmy pomóc pani. Jak się pani czuje? A jak się ma pani wnuczek? To już dorosły chłopak, na wiosnę kończy studia. Pewnie urósł, jak ten czas leci. Ale jej synowa jak zwykle mnie denerwuje, nie lubię do nich chodzić. O tak, wiem jaka ona jest. Trenujcie, ile wam sił starczy i poszukajcie szpad. Bardzo dobrze. A teraz napijmy się herbaty. Przywiozłam też drzem truskawkowy. Jesteś kochana, wiesz co lubię. Teraz robią tak mocne, sztuczne zęby, że można nimi gryźć landrynki. To prawda, ja nawet mogę chrupać smażone kałamarnice. Moja wnuczka urodziła niedawno dziecko. Byłam u niej, żeby jej trochę pomóc. Twoja wnuczka ma dziecko, a więc to twoja prawnuczka. To oczywiste. Dziecko mojej prawnuczki będzie moim praprawnuczkiem, a jego dziecko moim prapraprawnuczkiem. Z kolei... Przestańcie wreszcie udawać. Wszystkiego się domyśliłam. Ale macie fantazję. Wyjaśnimy ci wszystko. Jestem pewien, że Gigi przebrał się za tę staruszkę. No bo jak to możliwe, żeby taka staruszka miała tutaj dom? Hej, Carlos! Carlos, odpowiedz! Carlos, słyszysz mnie? Na ile ten trening może poprawić jego umiejętności? Jak możesz się tak zachowywać? Jesteś tylko laufrem. Zapomniał, że my jesteśmy już skoczkami. A więc tak to wygląda? Dobra, ja się tym zajmę. Przekonam brata, żeby dopuścił cię do turnieju. Zrób to. Musisz wystąpić choć jeden raz. Jasne. Znaleźliśmy szpady. Co ty mówisz? A, szpady. Wspaniała nowina. Gdzie je znaleźliście? Za wzgórzem. Ta staruszka się nimi bawiła. Staruszka? Tak, proszę pana. Carlos, wyjaśnij nam, co ona ma wspólnego z naszymi szpadami. Zaczekajcie, mam świetny pomysł. Co chcesz zrobić? Mam świeże jajka, jedzcie panowie. Ale jajecznica. Sei
Nie denerwuj się, jajka są zdrowe na skórę. Będzie delikatniejsza i jaśniejsza. Wypiękniejesz. Gdybym tylko była trochę młodsza. Jak to dobrze, będziemy mogły dziś spać razem. Jesteśmy przecież dwiema staruszkami. Zawsze się tak zachowuje? Chyba tak. To ładnie, że się tak przyjaźnią. Gdzie jesteś, Anno? Jak tu ciepło. Och, moja śliczna Aniu. A więc to tak. Hej, Carlos, dokąd tak wcześnie? Twoje zachowanie jest doprawdy karygodne, wprost niewybaczalne. Chyba nie zdajesz sobie sprawy, jakie zasady tu obowiązują. A byliśmy dla ciebie tacy serdeczni, bo jesteś nowy. Nie podchodźcie, nie mam teraz czasu na pogawędki. Jesteś arogancki. A masz. Głupek jesteś. Czemu to robisz? Co chcesz zrobić? Spokojnie. Zrobiłeś błąd. Pomyliłeś przeciwnika, prawda? Pomyliłem, a kim ty jesteś? Nie słyszałeś? Jestem Carlos, zastępca kapitana zespołu szermierczego Nikita Carten. Stań do walki. Dosyć, Carlos, proszę. Przestań, proszę, nie wytrzymam. Teraz dopiero oberwiesz. Jestem do twojej dyspozycji. Jeszcze nie załatwiliśmy tej sprawy. A ty co myślisz? Zostaw mnie w spokoju. Przestań wreszcie płakać, jesteś mężczyzną. Dobrze, otrzyjcie teraz łzy. Nie wiedziałem, że taki jesteś. Nie poznałem, że jesteś tym, którego nazywają wężem klubu Nikita. Co proponujesz? Co zrobisz z naszym klubem? Nie mam wielkich ambicji. Chcę tylko zdobyć trochę władzy i pokierować klubem po swojemu. To wszystko. Wy dwaj, chodźcie ze mną. Dokąd idziemy? Jest coś, co trzeba zerwać w odpowiednim momencie. Mogą być kłopoty. Gigi musi zostać uprzedzony. A więc tutaj trenuje Gigi. Obcym wstęp wzbroniony. Co za głupek. Ktoś idzie. Jakiś intruz wkroczył na mój prywatny teren. Zobaczmy.
Stai bene, Carlos? Co to? To tylko kamień. Idź i przyprowadź mi tego głupca. Zabiję go. Proszę pani, jesteśmy głodni. Proszę otworzyć. Spała pani? O rety. To Dick, tak jak podejrzewaliśmy. Jak śmiał nas tak nabrać. To, że Dick tu jest, dowodzi, że druga staruszka to przebrany Gigi. Damy mu nauczkę. Idźcie go poszukać. Dobra. Proszę pana, staruszka to przebrany Gigi. Jak na to wpadliście? Poznałbym go, gdyby przebrał się za mężczyznę, nie za kobietę. Po co to zrobił? Podzielcie się na grupy i idźcie go szukać. Ale się narobiło. Z tej strony. Te krzaki się ruszają. Pewnie to jakiś nowy kawał. Musimy uważać. Masz jakiś pomysł? Co teraz zrobisz? Jak to co? Carlos przejmie nasz klub i będzie nas traktował jak niewolników, rozumiesz? Wszystko jasne. Wiem, dlaczego przeniósł się do naszej szkoły. Coś mi się przypomniało. Klub Nikita został rozwiązany z jego powodu. Co? Mój kolega z tamtej szkoły mówił, że Carlos to istny wąż. To znaczy, że zawsze jest panem sytuacji, nawet tych niejasnych. Prezes i wiceprezes klubu wycofali się, a członkowie mieli poważne problemy. Krążyły pogłoski o zatruciu kapitana zespołu. Zatruciu? Na pewno? Chorował przez tydzień, a wtedy Carlos zajął jego miejsce. Chłopcy z drużyny też chorowali i klub został rozwiązany. Taki właśnie jest Carlos. Lepiej mu się nie sprzeciwiać. Jest gotów na wszystko. O rety, co ja mówię? Co to ma być? To Gigi. Gdzie on się podział? Znów nas wykiwał. Jeszcze zobaczy. Jeśli tak trenuje, nie dziwię się, że Carlos się martwi. Rozumiem go. Nie ma powodu go podziwiać. Gdzie jesteś? Co ty wyprawiasz? Znalazłem go. Z tego drzewa już mi nie ucieknie. To pułapka. Ścinaj drzewo, głupku, szybciej. Leci, uwaga. Chodź tutaj, Gigi. Udało się. Co? Jest blisko, na drugim brzegu rzeki. Chodźcie do mnie. No chodź. Jak on to zrobił? Jest łódka. Zaraz tam będę. Co tak ciężko? Ratunku! Tutaj jestem. Ty, durniu. Zaraz cię dorwę.
Ale z niego głupiec. Dostanie to, o co się prosi. Tylko nie to znowu. Trochę ciężkie. Anno, co jest? Gigi ma kłopoty. Wiem, odkryli go. Przepraszam, to przeze mnie. Chłopcy go szukają, musicie go znaleźć. Dobrze. Tak daleko chyba nie przyjdą. Dzisiaj na kolację zjem rybę. Do widzenia. Rozgośćcie się. Możemy zrobić przepierkę. Jesteśmy ustawieni jak do szermierki. Nie masz gdzie uciec. Idealne miejsce na pojedynek. Dlaczego tak mnie nienawidzisz? Jeśli odejdziesz, wybaczę ci. Zaczynaj. Mają być przecież rozgrywki eliminacyjne. Przestań gadać, mały. Ale z ciebie, łajdak. Nie chcesz, żebym wziął udział w zawodach, prawda, Carlos? Za dużo gadasz. To Gigi. Och, Anno. Będzie piękny pojedynek. Na pewno nie będziesz rozczarowana. Wszyscy przyszliście? Ale jestem sławny. Postaram się was nie rozczarować. Damy mu nauczkę, której nie zapomni do końca życia. Jesteśmy klubem dżentelmenów. Nie dopuszczamy przemocy, Carlos. Odłóż szpadę. Nie miałem najmniejszego zamiaru stosować przemocy. Chcieliśmy po prostu potrenować. Nie pozwalam. Rozejdźcie się. Co? Co on wygaduje? Nic z tego nie rozumiem. Spokojnie, Ellen. Takie są reguły gry. Gigi najpilniej trenuje w całym zespole. Dlaczego nie zakwalifikowano go do rozgrywek eliminacyjnych? Zawodnicy muszą być dobrzy i w nauce, i w sporcie. Kto nie spełnia tych warunków, nie może być dopuszczony. Słuchaj, dlaczego dyskryminujesz pewnych uczniów? Jesteś przecież profesorem. Ależ proszę pana. Chyba słowa Ellen podziałały. W naszej szkole obowiązują uczciwe zasady. Orety. Koniec z tobą. Ratunku. Przestańcie. Nie mam przecież szpady. No i co? Wrócisz teraz do domu? Przykro mi, wybrałeś niewłaściwego przeciwnika. Mylisz się. To niemożliwe. Idziemy stąd, Carlos. Co ci jest? Ratunku! Podaj mi rękę! Ratunku! Jakie to męczące być geniuszem. Cześć! Ten sznur się zaraz przerwie. Nie przejmujmy się, przecież nic takiego się nie stało. O nie.
Ten okropny Gigi zapłaci mi za to. Jeszcze się doigra.